Rewolutsky my, Polczne, nie znamy pojęcia pokoju za cewę między wojnie Kano historyczny. Oskarżonych nazywał plugawym robactwem do rozdeptania. Ci zaś, zamiast się bronić, przyznawali się do wszystkiego, domagając się dla siebie należycie surowej kary. Ogłaszając wyrok, brzeszczał Żądam, by tych wściekłych psów rozstrzelano wszystkich co do jednego. Publiczność skowytała z zachwytu, skandowano, śmierć, śmierć, śmierć. Z procesu sądowego zrobił farsę, seans nienawiści i samą napędzającą się machinę terroru, która musiała sparaliżować strachem członków partii komunistycznej. Dziś zajmiemy się postacią z drugiego szeregu działaczy komunistycznych, niemniej jednak ważną z punktu widzenia sowieckiego systemu. Tak jak Dzierżyński. Nazywany był inkwizytorem Stalina. Był Polakiem po z pochodzenia i Sowietą z wyboru. Zajmował rozmaite funkcje w sowieckim aparacie państwowym. Był prokuratorem generalnym, profesorem prawa Uniwersytetu Moskiewskiego i jego rektorem. Członkiem Akademii Nauk w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Stały przedstawicielem w ONZ w latach 1949-1953. Wiceministrem spraw zagranicznych był jedynym prawnikiem w otoczeniu Stalina. Precesy pokazowe, samooskarżenia, przyznawanie się do winy, jako królowa dowodów, to wszystko jego właśnie wynalazki. To on stworzył sowiecką farsę wymiaru sprawiedliwości, którą tak dobrze zobrazował George Orwell w książce rok 1984. Zapraszam serdecznie do naszego nagrania na kanale Międzywojnie. Staszku, mamy dziś do czynienia z kolejnym, jak w przypadku Dzieżyńskiego Polakiem. Zaangażowanym w system sowiecki, podobnie jak on pochodzącym z dobrej burżuazyjnej rodziny, wręcz rodziny szlacheckiej. Powiedz nam coś więcej o jego pochodzeniu, o początkach kariery oraz o działalności socjalistycznej w czasach caratu. E, otóż tak, Wyszyński urodził się w Odeście, w polskiej rodzinie katolickiej, która później przeniosła się do Baku. Wczesne biografie przedstawiają jego ojca Januarego Wyszyńskiego jako dobrze prosperującego, doświadczonego rewizora, co było nie najlepiej widziane później w ojczyźnie robotników ZSRR. Tak więc, późniejsze nieudokumentowane biografie Wyszyńskiego z czasów Stalina, takie jak ta w Wielkiej Encyklopedii Radzieckiej, czynią go chemikiem farmaceutycznym. Jego syn Andrzej Wyszyński ożenił się z Karą Michajłową i zainteresował się od razu ideami rewolucyjnymi. Zaczął uczęszczać na Uniwersytet Kijowski w 1901 roku, na Wydział Prawa, ale ze względu na działalność polityczną w 1902 roku e, i też za udział w demonstracjach przeciw przepisom pozwalającym powoływać studentów do wojska, został odwołany. E, powrócił więc z żoną do Baku. Jednak w międzyczasie poddany został tajnej obserwacji przez policję państwową ochranę. Wkrótce dostał świadectwo prawomyślności i mógł oficjalnie powrócić na uniwersytet. Jednak tego nie uczynił, lecz wstąpił do frakcji mniejszewickiej rosyjskiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej. Oficjalnie mówi się, że uczynił to już w 1902 roku, jednak. Dokumenty policji nie potwierdzają tego, co ciekawe, mogło to nastąpić później, a być może już wtedy był tajnym współpracownikiem ochrony, o czym zresztą powiemy na samym końcu. Wiemy, że wziął aktywny udział w rewolucji rosyjskiej 1905 roku. Miał wówczas zorganizować bojówkę złożoną z mniejszewików i Bolszewików. Dał się poznać jako wiecowy mówca. Był też wielokrotnie więziony, lecz za każdym razem bardzo szybko zwalniano go z aresztu, co może budzić duże podejrzenia. Oficjalnie było to z braku mocnych dowodów. W 1908 roku został w rezultacie tej swojej działalności skazany na karę więzienia w Baku. Tutaj po raz pierwszy spotkał współwięźnia bardzo ważnego później Stalina, z którym toczył w więzieniu spory ideologiczne. Po zwolnieniu wrócił do domu w Baku na narodziny swojej córki Zinajdy w 1909 roku. Wkrótce potem powrócił na Uniwersytet Kijowski i radził sobie tam całkiem nieźle, kończąc studia w 1913 roku. Był nawet brany pod uwagę jako profesor tego uniwersytetu, ale jego polityczna przeszłość ciągle go gdzieś tam w tle za nim była i w końcu został zmuszony do powrotu do Baku. Tam Oficjalnie miał zajmować się działalnością dziennikarską i pedagogiczną, i w ten sposób e, spędził mniej więcej dwa lata. E, jednakże w końcu zdeterminowany, by praktykować prawo, by, by zajmować się tą dziedziną, w której miał znowu wykształcenie. W 1915 roku przeniósł się do Moskwy i tam po raz kolejny spróbował e, swoich szans w karierze. Jego patronem został znany adwokat Paweł Nikołajewicz Maliantowicz. Późniejszy minister sprawiedliwości w rządzie tymczasowym w 1917 roku, czyli w tym rządzie kiereńskiego. Dzięki niemu Wyszyński został odnoszącym sukcesy prawnikiem. Pozostał aktywnym mniejszywikiem, wygłosił wiele namiętnych i podżegających przemówień i zaangażował się też w działalność e, miejską. Stanisławie ciekawym wątkiem jest jego początkowy konflikt z Linem, Jak już wspomniałeś, Wyszyński był mniejszywikiem, co. W późniejszym czasie, raz po rewolucji październikowej stawiało go w niekorzystnej sytuacji, a jeżeli mówimy o latach już trzydziestych, to tym bardziej. E, tak, po rewolucji lutowej w 1917 roku Wyszyński zostaje z ramienia Moskiewskiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich mianowany komisarzem policji moskiewskiego okręgu Jakimanka. Wspomniany już patron Paweł Nikołajewicz Maliantowicz nakazał mu wówczas aresztowanie Włodzimierza Lenina pod zarzutem bycia niemieckim szpiegiem. Przypomnijmy sobie wówczas, że to jest ten pierwszy rząd tymczasowy Kireńskiego tej pierwszej rewolucji lutowej i w tym w owym czasie Lenin stara się podważyć legalność tego rządu. Został przesłany do Rosji przez Niemców tajnym pociągiem i jego zadaniem jest przeprowadzenie puczu wewnętrznego i obalenie rządu lutowego. Wyszyński jest wówczas Miejszewikiem i nakazuje, nakazuje aresztowanie Lenina. Wyszyński dał się poznać jako nadgorliwy wykonawca rozkazów. Podpisywał osobiście afisze rozwieszane na murach własnym nazwiskiem. Jak wiemy, oczywiście później Lenin przejął władzę. I dla Wyszyńskiego fakt bycia mniejszewikiem, a tym bardziej jego zaangażowanie w to, tą sprawę nakazu aresztowania Lenina, będzie faktem niezwykle obciążającym, ale jak się później okaże, i to jest bardzo ciekawe, nie tak jak dla Maliantowicza, który został rozstrzelany w 1940 roku. Patrząc się na jego przeszłość... To przyszłość była, można powiedzieć, całkowicie inna niż właśnie tego Mariantowicza. Mianowicie on robi niesamowitą karierę właśnie w związku rządzonym przez Lenina, a później przez Stalina. Ta plama na honorze, właśnie konflikt z Leninem, jednak mu nie przeszkodziła w tym. Co takiego się wydarzyło, że osoba, która powinna zostać albo banitą, albo zabita, jest i najjaśniejszą gwiazdą rosyjskiej sowieckiej polesty. może przedstawię pokrótce koleje jego kariery, a na sam koniec przedstawimy właśnie możliwe powody, dla których tak to się właśnie działo. Oficjalnie na razie tak większość jego znajomych ludzi, którzy zetknęli się z Wyszyńskim, przypuszczali właśnie, że wynikało to z jakiejś znajomości osobistej, przyjaźni ze Stalinem, która sięgała właśnie czasów więzienia w Baku. A więc wracając do 17 roku Wówczas Wyszyński ponownie odświeża znajomość ze Stalinem, który stał się wówczas ważnym przywódcą bolszewików i w rezultacie Wyszyński dołącza do personelu Ludowego Komisariatu Żywności, który był odpowiedzialny za zaopatrywanie Moskwy w żywność i z pomocą Stalina, Alekseja Rykowa i Lwa Kamieniewa zaczął zdobywać wpływy i prestiż. W 20 roku po klęsce białych pod wodzą Denikina i zakończeniu rosyjskiej wojny domowej, Wyszyński dołacza oficjalnie już do bolszewików, czyli jak widać, wyczuł ten wiatr historii, wiedział, gdzie, 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 a, któ które stronnictwo jest zdecydowanie dominujące. Aleksandr Orłow opowiadał, jak w latach 20. pracował z Wyszyńskim w prokuraturze. Orłow nienawidził Wyszyńskiego i z satysfakcją opisał pogardę, jaką darzyli eks jego koledzy, starzy bolszewicy. Pogardę wzbudzało wszystko, nawet dobre maniery przypominające carskiego oficera. Sam Orłow jednak przyznaje, że Wyszyński był jednym z najzdolniejszych i znakomicie wykształconych prokuratorów i to może być ten ślad, który też wskazuje na to, że tak jak wielu specjalistów jeszcze ze starego reżimu, nawet carskiego, przecież opowiadaliśmy jeszcze niedawno o tuchaczewskim, był tolerowany, ale nawet pożądany wówczas przez Stalina, no jako że był fachowcem. E, więc na razie dawne winy zostały mu oficjalnie wy wybaczone, jednak nieoficjalnie w rękach Stalina stanie się cennym zasobem. Stalin otaczał się bowiem ludzi, na których miał haki. Na no, Wyszyńskiego prawdopodobnie miał ich bardzo wiele. Mięszewicka przeszłość, sprzeciwienie się Leninowi, oraz wreszcie, i to e, o tym sobie powiemy na koniec, e, jakieś dokumenty, które mogłyby potwierdzać niejasne kontakty Wyszyńskiego z ochraną jeszcze w trakcie w tej działalności przedrewolucyjnej. E, I prawdopodobnie właśnie dzięki temu Wyszyński stał się wierny Stalinowi wierny jak pies. Wyszyński staje się członkiem nomenklatury, zostaje bardzo szybko prokuratorem w nowym radzieckim systemie prawnym i rozpoczął rywalizację z kolegą prawnikiem, tworzył wtedy taki duet Nikołajem Krylenko, a w 1925 roku Wyszyński zostaje wybranym rektorem Uniwersytetu Moskiewskiego, który zaczął od razu oczyszczać z nieodpowiednich studentów i profesorów. Prawdopodobnie zyskał już w tym czasie wysoko postanowionego protektora. Tu można się domyślać, że oczywiście był to Stalin. Do wykonywania takich funkcji nie miał bowiem żadnego przygotowania ani pozycji naukowej. E, I jak można się domyślać, e, znalazł się na tym stanowisku nieprzypadkowo i będzie cennym narzędziem w kolejnych latach, kiedy dojdzie do szeregu rozliczeń ze starymi bolszewikami. Stalin Fawiany to był. Początek. Prawdziwą trampoliną w jego karierze był proces szachtyński, a potem proces tak zwanej partii przemysłowej. Opowiedz coś więcej na ten temat, bo właśnie motyw tej partii przemysłowej jest no, czymś można powiedzieć, że niesamowitym i niespotykanym, bo jeżeli mieliśmy system radziecki, gdzie no, on nie, nie odnosił takich sukcesów gospodarczych, trzeba było znaleźć po prostu winnych tego. Tej sytuacji chyba znaleziono nawet. Tak, dokładnie. To można powiedzieć, że to było zarówno śmieszne, jak i straszne, ponieważ te procesy były z jednej strony groteskowe. Dziś nam mogą się wydawać nawet zabawne. Natomiast jeśli uświadomimy sobie grozę sytuacji, to jak szeroko zakrojony był ten terror, jak bezsensowny, no to jest wręcz przerażające. Otóż 18 maja 1928 roku w Domu Związków Zawodowych w Moskwie odbył się proces 53 inżynierów i menadżerów z północno-kaukaskiego miasta Szachty. I to był ten tak zwany proces szachtyński. Zostali oni oskarżeni, za, o, oskarżeni o spiskowanie w celu sabotowania radzieckiej gospodarki z byłymi właścicielami lokalnej kopalni węgla. I ten proces wyznacza cały szereg serii procesów o sabotaż. Ten sabotaż został zdefiniowany jako przestępstwo w artykule 58 Kodeksu Karnego ZSRR. Wyrok, który zapadł, był druzgocący i też, trzeba powiedzieć sobie szczerze, nie mógł być inny. Zapadł bowiem jeszcze przed procesem prawdopodobnie z ust samego Stalina. Wyszyński jako sędzia przewodniczący, a Krylenko jako prokurator mieli jedynie wykonać zadanie znieważyć i poniżyć przed publiką oskarżonych. Dosłownie wdeptać w ziemię, a potem skazać. To, co było absolutnym ewenementem w tym procesie, to fakt, że zarówno udowodnienie winy, jak i postępowanie dowodowe wydawało się kompletnie nie interesować sądu. Oskarżeni mieli się jedynie przyznać do winy, ukorzyć i błagać o łaskę. Było to zrozumiałe, jeśli weźmiemy pod uwagę, że, to, że nie było żadnych dowodów winy, ponieważ nie mogło ich być, nie było bowiem żadnej winy. Oskarżenia były kompletnie absurdalne i wyssane z palca. Były one po prostu częścią planu Stalina. Otóż w latach 20. Stalin zaczął odchodzić od polityki, od tej nowej ekonomicznej polityki, Nepu, wprowadzonej jeszcze przez Lenina, i w jej miejsce wprowadził serię planów pięcioletnich z naciskiem na bardzo szybką industrializację. Te plany były kompletnie nierealne. I oczywiście zakończyły się klapą. Więc Stalin potrzebował kozłów ofiarnych. Była to doskonała okazja, by upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Zarazem znaleźć winnych i zaspokoić niezadowolenie mas robotniczych, dowodząc tym samym, co zresztą często powtarzał, że system komunistyczny jest doskonały, tylko sabotują go zewnętrzni agenci. Po drugie zaś i być może ważniejsze, Stalin postrzegał to jako okazję do oczyszczenia kierownictwa ze starych specjalistów. Z profesjonalistów, których umiejętności były kluczowe dla przemysłu, ale którzy nie byli wystarczająco zaangażowani politycznie w komunizm. Więc to była taka druga faza rewolucji komunistycznej. Czyli pierwsza polegała na przyjęciu władzy, a druga na czyszczeniu wewnętrznym szeregów. I to ma odzwierciedlenie w przemówieniach Stalina z lat 23-25. Bo często wyrażał tam wrogość wobec tej grupy społecznej i inspirował niechęć opinii publicznej do nich. Na przykład oskarżając ich o zbyt wysokie zarobki. Teraz padało kolejne oskarżenie o sabotaż. I ten sabotaż był wygodnym sposobem na zastąpienie tych starych specjalistów ludźmi o bardziej odpowiednich poglądach politycznych. Czyli tak zwani burżuazyjni specjaliści. Politycznie neutralni, których kariery sięgały jeszcze czasów caratu, dotąd jednak chronieni ze względu na wiedzę techniczną, stali się celem ataku dla młodych proletariackich specjalistów komunistycznych, no chcących po prostu zająć ich stanowiska. I Stalin zręcznie wykorzystał koncepcję wojny klasowej do motywowania właśnie zmian i też zajęcia społeczeństwa pewnym śledzeniem wroga wewnętrznego czyli wykreowanie takiej. Paranoi służyło też temu, żeby odwrócić uwagę od realnych pro problemów tej gospodarki sowieckiej. W wyniku tego procesu 34 oskarżonych otrzymało kary więzienia, 11 zostało skazanych na karę śmierci, 6 zostało ostatecznie straconych, reszta otrzymała złagodzone kary. Pozostali zostali uniewinnieni lub otrzymali wyroki w zawieszeniu. Podczas tego procesu Wytrzyński i Krylnięko tworzyli taki sprawny duet. Prokurator Krylnięko, domagając się dla oskarżonych rozstrzelania, nie mówił, lecz wręcz wpadł w furię i wrzeszczał, machając rękami zaciskając pięści. Wyzywał oskarżonych od gadzin, pludgawego robactwa i karaluchów. Wtórowała mu w tym widownia, dopingująca go jak na ringu, okrzykami: śmierć, śmierć, śmierć! Oskarżeni zaś stanowili najbardziej upokarzający obraz. Skruszonymi głosami przyznawali się do wszystkiego. Prosili o karę z zastrzeżeniem, że jeśli sąd da im szansę, to zamierzają odpokutować swoje winy w pokornej i ciężkiej pracy dla Związku Radzieckiego. To ich przyznanie się do winy było traktowane jako dowód i to jedyne w zasadzie. Oczywiście było to wcześniej wymuszane długimi torturami lub szantażem. Jednak przyznanie się do winy traktowane jako koronny dowód w procesie było wynalazkiem Wyszyńskiego i jego wkładem w sowiecką koncepcję prawa. Wyszyński wygłaszał wyroki z zimnym, nieobecnym spojrzeniem. O tym często zresztą mówili oskarżeni, że podobno najbardziej właśnie bali się tego jego zimnego, nieobecnego wzroku. Wygłaszał je z mechanicznym głosem, powołując się na dziesiątki paragrafów sowieckiego kodeksu prawa, wyliczając je wszystkie jak automat. Kończył to wszystko krótką kropką. Winnych rozstrzelać. W serii artykułów w 1928 roku Gazeta Prawda wykorzystała aresztowania i te procesy, aby ogłosić, że burżuazja wykorzystuje sabotaż jako narzędzie walki klasowej. I to był taki początek terroru, w którym Wyszyński zyskał właśnie miano inkwizytora, i jego kariera i taka rola w Związku Sowieckim nabrała takiego rozpędu i znaczenia. Na potrzeby tego całego procesu Wyszyński stworzył nowego wroga klasowego. Tak zwaną partię przemysłową. To był kompletnie jego wynalazek. I ten wynalazek unaocznił się w listopadzie-grudniu 30 roku, kiedy doszło do słynnego procesu w sprawie właśnie tej rzeczonej partii przemysłowej. Wyszyński znów przewodniczył jako sędzia procesowy, z Krylęką jako oskarżycielem. W tej sprawie wszystkich ośmiu oskarżonych przyznało się do winy. Proces zyskał sławę międzynarodową. Dla Wyszyńskiego będzie to skok w karierze. Zostanie mianowany głównym prokuratorem ZSRR. Dlaczego sławę międzynarodową? Ponieważ proces partii przemysłowej był pierwszym procesem po nep w którym oskarżeni zostali oska oskarżeni o spiskowanie zamachu stanu przeciwko sowieckiemu reżimowi w porozumieniu z y, zachodnimi y, państwami. Y, sprokurowano takie, takie oskarżenie, że orzekomy spisek Uknuty przez emigrujących rosyjskich przemysłowców w Paryżu, którzy, e, który ten spisek rzekomo obejmował rządy Francji, Anglii i e, mniejszych krajów, takich jak Łotwa i Estonia. E, w, w zamian za udział w tym spisku, Francja miała rzekomo otrzymać część Ukrainy, a Anglia udziały w ropie w naftowej w, na Kaukazie. E, I e, doszło nawet do tego, że premier Francji Raymond Poincaré wydał publiczne zaprzeczenie tego, że miał jakikolwiek związek z tym spiskiem, które zostało opublikowane w prawdzie. Jednakże to, to publiczne oświadczenie prasa radziecka przedstawiono, przedstawiła podczas dowodu, jako, jako podczas procesu jako dodatkowy dowód oskarżenia. I warto też wspomnieć, że co ciekawe i ironicznie, jeśli chodzi o samą postać Krylnięki, który już wtedy bardzo mocno rywalizował z Wyszyńskim, był jego najbliższym współpracownikiem, a zarazem najbliższym rywalem, po zakończeniu wielkiego terroru Krylnięko stał się niewygodny i w 1938 roku sam został oskarżony o sabotaż. Towarzysz Jafar Bagirov, wspierany po cichu przez Mołotowa, Publicznie znieważył, oskarżył Krylenkę o to, że ten zaniedbuje swoje obowiązki, oddając się swojemu hobby, grze w szachy, co jego zdaniem było sabotowaniem wysiłku ZSRR. I e, kilka dni później, 31 stycznia 1938 roku, Krylenko otrzymuje telefon od Stalina, który powiedział mu: Nie denerwuj się, ufamy ci, kontynuuj pracę nad nowym kodeksem prawnym. Taki telefon oznaczał tylko jedno wyrok śmierci. Podobnie zresztą jak w przypadku Tuchaczewskiego. Też mi... Tak, tak, w przypadku Tuchaczewskiego też Tuchaczewski był przed wyjazdem z Moskwy u właśnie Stalina i w obecności też oczywiście świadków Stalin go tam poklepał po ramieniu i powiedział, żeby się nie martwił, że niebawem wróci do Moskwy. No i wrócił. Na proces, swój proces. Tak samo było z Krylnęką. Został aresztowany, poddany oczywiście torturom i oskarżony. Po wyroku, po wykonaniu wyroku śmierci na Krylnięce, Wyszyński i to jest też znamienne, będzie za każdym razem nazywać swoich oskarżonych, to będzie doda kolejny epitet. Będzie o nich mówił, że są motłochem autoramentu Krylnięki. Wyszyński miał swój wkład w rozwój sowieckiej teorii prawa, która z klasycznie pojmowaną sprawiedliwością miała tyle wspólnego, co krzesło z krzesłem elektrycznym. Na czym to polegało w wersji Wyszyńskiego? Tak jak już wspomniałem, Wyszyński zasłynął jako inicjator procesów pokazowych. Istotę tych procesów znamy z powieści George'a Orwella 1984, świetnie w niej zobrazował jako seanse nienawiści, bo te procesy tak naprawdę tym były. One nie były procesem prawnym, takim znanym z zachodu, który ma coś udowodnić czy, czy, czy zaprzeczyć. Były po prostu seansem nienawiści i to był główny cel tych procesów. Tam nie chodziło o żadne dowiedzenie winy, lecz jej stwierdzenie oraz wywołanie w widzach zbiorowego szaleństwa, takiego amoku i nienawiści wobec oskarżonych, i też szerze pojętych oskarżonych, czyli potencjalnie każdego człowieka w Związku Radzieckim, czyli wrogów ludu. E, oskarżonych zupełnie dehumanizowano, zjadliwym, pogardliwym językiem. E, jako przykład tego języka niech posłuży mowa, jaką wygłosił Wyszyński w procesie moskiewskim w 1936 roku. W procesie do, dotyczącym Zinowiewa i Kamieniewa. Wyszyński mówił tak, w podsumowaniu: zastrzelić te wściekłe psy. Śmierć tej bandzie, która ukrywa swoje okrutne zęby, swoje orle szpony przed ludźmi. Precz z tym sępem trockim, z którego ust kapie krwawy jad, rozkładając wszelkie ideały marksizmu. Precz z tymi odrażającymi zwierzętami. Skończmy raz na zawsze z tymi nędznymi hybrydami lisów i świń, z tymi cuchnącymi trupami. Wytępmy wściekłe psy kapitalizmu, które chcą rozerwać na strzępy kwiat naszego nowego sowieckiego narodu. Wepchnijmy bestialską nienawiść, którą żywią do naszych przywódców z powrotem, do ich własnych gardeł. To jak widać taki język dość, można powiedzieć, grafomański, ale w tamtych czasach ten absurd tych procesów pokazowych i absurd tej sowieckiej rzeczywistości sięgał tak głęboko, że słowa te naprawdę musiały buzić grozę na tych procesach, ponieważ no, były one zwiastuzłem wszystkiego co najgorsze. Ta dehumanizacja zresztą miała być sama w sobie dowodem i zarówno wyrokiem. Jak to podsumował historyk Arkady Waksberg, był to absolutnie nawet typ procesu, w którym nie było najmniejszego miejsca ani nawet potrzeby na dowód. Zresztą jakich potrzebowalibyście dowodów, jeśli oskarżeni nazywani byli cuchnącymi trupami i wściekłymi psami? E i też trzeba wspomnieć, że Wyszyński jest autorem słynnego stwierdzenia dajcie mi człowieka, a znajdę paragraf. Tom był inicjatorem metod tak zwanego fizycznego oddziaływania, czyli eufemistycznie mówiąc, wymuszenia zeznań torturami. Znamienny był przykład oskarżenia, oskarżonych generałów, którzy przesłuchiwani przez NKWD, zanim jeszcze usłyszeli zarzut czy pytanie, dostawali powalający cios w twarz. Potem następowano kopanie leżącego i oddawanie na niego moczu. Podpisanie przez tak potraktowanego człowieka wszelkich obciążających go zeznań było już tylko kwestią czasu. Jak napisał w swojej pracy Sądownictwo ZSRR w 1936 roku, Wyszyński, prawo musi podlegać praktyce politycznej. E, takim głównym konikiem prawniczym Wyszyńskiego, jego takim ulubionym tematem, teorią e, rozwiniętą przez niego, były samo oskarżenia w myśl tej teorii w ZSRR dzięki upodmiotowieniu klasowemu automatycznie wzrastała samoświadomość społeczeństwa Wyszyński dowodził dalej, że przestępcy w krajach burżuazyjnych przyznają się do winy tylko wtedy, gdy nie mają już wyjścia, gdy wszystkie dowody świadczą przeciw nim i chcą zjednać sobie sąd. W tym wypadku jest to prógia, próba wyjścia z fatalnej sytuacji. Inaczej jest natomiast Wyszyński dowodził w ZSRR tu ludzie mają wyższą świadomość i moralność, i kiedy dopuszczą się wykroczeń przeciw swojej socjalistycznej ojczyźnie, której tyle zawdzięczają, nie radzą sobie po prostu psychicznie z ciężarem winy i donoszą sami na siebie, żeby po prostu pozbyć się tych dręczących wyrzutów sumienia, żeby poczuć ulgę. I to samo oskarżenie jest już jedynym wyjściem. I też po procesach moskiewskich Wyszyński publicznie zaprezentował tę teorię, mówiąc, że sądownictwo zmaga się obecnie ze wzrostem samooskarżeń. To był szczytowy punkt terroru. Też Wyszyński dostaje, zostaje doceniony przez Stalin oficjalnie, i za książkę Teoria dowodów sądowych w prawie radzieckim w 1947 roku otrzymuje nagrodę stalinowską. Warto jeszcze stwierdzić jako ciekawostkę, że. Jego procesy były źródłem inspiracji dla nazistów. Słynny sędzia Roland Freisler, który pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Rzeszy, studiował i uczestniczył w procesach prowadzonych przez Wyszyńskiego w 1938 roku, aby zastosować bardzo podobne, analogiczne podejście w procesach pokazowych prowadzonych przez Rzeszę Niemiecką. Tutaj chciałbym jeszcze dodać co do Rolanda Freislera to jego proces z zamachowcami właśnie Hitlera był takim przykładem, gdzie tak jak Wyszyński w sposób taki obelżywy zwracał się do, do tych oskarżonych i jeszcze tak jak w jednym z poprzednich odcinków rozmawialiśmy, to te procesy pokazowe właśnie za czasów Wyszyńskiego wyglądały dość tak dziwnie, gdzie zapraszono oczywiście przedstawicieli z innych krajów, dziennikarzy, i ci oskarżeni, rozmawiają z tym prokuratorem, tak jak takimi można powiedzieć, że przyjaźni, gdzie opowiadają wszystko, kto był, kto, 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 kto jest tym spiskowcą, dlaczego był ten spisek, podawali tam wszystkie możliwe szczegóły. I to nie wyglądało na taki proces typu zachodniego, tylko taką spokojną rozmowę właśnie tych ludzi, którzy wszystko, wszystko sprzętnie opowiadali. A m, tak? Jeszcze mam e, taką uwagę, że słyszałem właśnie, że w jednym z tych procesów, właśnie e, związanych z, z zamachem na Hitera, nie, nie, nie pomnę którym dokładnie, ale m, była sytuacja właśnie, w podczas której oskarżeni e, pozbawieni zostali szelek i pasków od spodni. Wobec tego musieli po prostu, kiedy wstawali, musieli sobie przytrzymywać cały czas spodnie, żeby nie spadły przy wszystkich. Więc to był też taki pomysł, właśnie takie upokarzania i pozbawiania godności. Stanisławiec, zmierzamy do końca naszej opowieści o głównym prawniku radzieckim, jak wyglądały ostatnie lata życia Wyszyńskiego, jakie są kontrowersje związane właśnie z jego śmiercią, bo co ciekawe przeżył on samego Józefa Stalina, a był jego głównym gierunkiem, można powiedzieć, prawniczym. Tak, jak wspomniałeś, największą kontrowersją był chyba fakt, że sam fakt właśnie, że Wyszyński przeżył Stalina, ponieważ jak wynikało to już też z naszych opowieści, to e, ta kariera w Związku Radzieckim była bardzo zawsze niebezpieczna. To znaczy człowiek wspinając się w górę dochodził do szczytu drabiny, z której prędzej czy później musiał spaść. Po prostu e, awans kończył się po prostu w tym, że w pewnym momencie Stalin e, pozbywał się tego awansowanego, w którym i ten kolejny zastępował go na tym miejscu. Tutaj można też dać przykład Mołotowa, który no, był na szczytach władzy, a po II światowej zostaje odsunięty. Co prawda to nie jest okres wielkiej czystki, gdzie likwidowano po prostu fizycznie tych przeciwników. Niemniej jednak to, ten Wyszyński czy też Mołotow to są właśnie przykłady takiego łagodnego traktowania osób, które dochodziły do szczytu władzy. Z Mołotowem to jest też taka sprawa, że Mołotow miał bardzo wyjątkowo służalczy i słaby psychicznie charakter. I znam taką anegdotę, kiedy Stalin prawdopodobnie ocalił Mołotowa ze względu na to, że po prostu wiedział, że jest na tyle słaby psychicznie i uległy, że nie zdobędzie się na jakikolwiek przejaw buntu wobec niego. I tu był taki przykład znamienny, że doszło. By, by, były też takie anegdoty, że potrafił w przypływie złości stanie chwycić go za twarz, kiedy już był sam z, z nim w gabinecie i e, rozlać kałamarz na biurku i wytrzeć twarz młotowa. Ten, a też znamienny przykład, że Mołotow został zmuszony do podpisania wyroku e, skazującego jego żonę do, na wysyłkę do łagru. Więc to jeśli zmusił go do czegoś takiego, no to miał pewność, że ten człowiek jest już no, takim absolutnym, absolutnie już mu posłuszny, jak pies. E, Mogło być podobnie z Wyszyńskim, jednakże Wyszyński w pewnym momencie jego kariera uległa wyhamowaniu. W 1939 stracił posadę prokuratora generalnego, jednak uniknął jakichkolwiek takich reperkusji typu gułag czy, czy, czy śmierć. Kontynuował za to karierę w dyplomacji. W latach właśnie 1939-1944 był wiceprzewodniczącym Rady Komisarzy Ludowych. A od 1940 roku wicekomisarzem spraw zagranicznych. I po śmierci Stalina zostaje już odsunięty na boczny tor, z racji tego, że kierownictwo Związku Radzieckiego postanowiło się odciąć od tych błędów i wypaczeń stalinowskich, a właśnie Wyszyński był ostatnim czy głównym żywym przedstawicielem tych rzekomych wypaczeń. I został wysłany do USA jako przedstawiciel ZSRR w Organizacji Narodów Zjednoczonych. E, przyszło mu e, przeżyć, tak jak wspomniałeś Stalina od niecały rok i e, ofic to oficjalnie zmarł z powodu zawalu serca. Stało się to 22 listopada w 1954 roku w nowym Jorku. Oczywiście od razu rozlała się fala spekulacji, czy to nie był jakiś zamach, otrucie, cokolwiek. Amerykanie oczywiście zażądali śledztwa i sekcji zwłok, natomiast wszystko wskazywało na autentyczny zawał serca. Ciało sprowadzono do Moskwy i został pochowany na Placu Czerwonym przy murze kremlowskim. Mołoto, którego szczerze nienawidził, wygłosił mowę pochwalną, więc jakby oficjalnie uznawano, że, że był to zasłużony członek partii i, i działacz ZSR. Natomiast wiele osób odetchnęło z ulgą, bo on był takim sym ostatnim symbolem, tym bastionem tego najczarniejszego okresu e, sowieckiego. Natomiast w aspekcie tych rozważań, dla, skąd się brała ta wyjątkowa służalczość i zarazem długowieczność Wyszyńskiego? Służalczość względem Stalina, e, wydaje się, że odpowiedź na to pytanie znaleziono. I leżała ona w sejfie jego nowojorskiego mieszkania. Otóż, kiedy otwarto ten sejf, znaleziono tam naładowanego Browninga, a pod nim list napisany przez ludowego komisarza spraw zagranicznych Ukrainy Dymitra Man Manulińskiego do Stalina. W liście tym Man Manuliński stwierdza, że. Jest już starym człowiekiem i nie obawia się niczego, a chciałby się podzielić kilkoma ważnymi faktami dotyczącymi towarzysza Andrie, Andrieja Wyszyńskiego, którego znał jeszcze z czasów wczesnej działalności komunistycznej. Otóż za młodu, twierdzi Manuliński, poznał Wyszyńskiego i znał, i ma, według Malińskiego był w posiadaniu dowodów na to, że Wówczas Wyszyński jako miejszewik był agentem carskiej ochrony, który doniósł i wydał jej na śmierć wielu dawnych działaczy bolszewickich. Na tym liście, o którym właśnie mówimy, była też notatka z boku ołówkiem na marginesie do towarzysza Wyszyńskiego od Józefa Stalina. Wychodzi więc na to, że list ten, który Stalin otrzymał od manu Lińskiego, wysłany czy przekazany został przez Stalina Wyszyńskiemu i możemy się tylko domyślać, co towarzyszyło temu listowi, to znaczy prawdopodobnie list ten był dowodem na to i zarazem taką długą smyczą, że Stalin był w posiadaniu bardzo mocnych haków na Wyszyńskiego i jakikolwiek bunt przeciwko Stalinowi by skończył się za tym, że Stalin by od razu pociągnął za smycz i automatycznie pociągnął za sobą Wyszyńskiego. Więc ten lis był zarazem najlepszą polisą na życie Wyszyńskiego, dlatego tak, tak dla Stalina był po prostu Wyszyński zupełnie niegroźny, Ma, miał go tak jak wspomniałem cały czas na smyczy. To jest już koniec naszego nagrania, ale jeszcze mam dla Państwa dwie, dwa ogłoszenia. Jedno to serdecznie zachęcamy do wspierania nas poprzez bajkowi, można nam... Postawić kawę, także serdecznie polecamy. Te pieniądze idą na rozwój naszego kanału. A druga informacja jest taka, że ukazała się druga książka, można powiedzieć, że drugie wydanie poprzedniej książki Stanisława Żuarskiego. Stanisław, co to jest za książka? To jest książka Hitler, Korzenie Zła, i książka ta przedstawia kulisy i okoliczności powstania partii nazistowskiej DAP. Oraz okoliczności związane z rewolucją komunistyczną, do jakiej doszło, czy socjalistyczną, do jakiej doszło w 18 roku w listopadzie w Monachium, która miała bardzo kluczowy wpływ na to, jak przebiegały właśnie nastroje później w Republice Weimarskiej. Więc myślę, że to będzie ciekawa pozycja dla wszystkich zainteresowanych, nawet nie samą tą postacią Hitlera, ale właśnie tymi okolicznościami, tym wszystkim, co wpłynęło na rozwój właśnie samego ruchu narodowo-socjalistycznej. Dokładnie. Książka jest dostępna w księgarni wydawnictwa Stanisława, wydawnictwa książki pana Stanisława, czyli kapitalbook.pl. Także w opisie tutaj pod filmem będzie też specjalny kod rabatowy, gdzie będzie można ją kupić, do czego serdecznie Państwa zachęcamy i też dziękujemy wszystkim Państwu, że wspieracie nas poprzez oglądanie, oglądalność. Naszych filmów rośnie. Zauważyliśmy właśnie, że temat związany z Sowietami jest czymś, co no, zwiększyło nam też zasięgi, i staramy się, żeby jak najwięcej ciekawych materiałów się ukazywało. Za niedługo też zmienimy trochę kierunek ze wschodu bardziej na zachód. Też dostaliśmy liczne informacje dotyczące tematów, jakie możemy poruszyć. Szanowni Państwo, będziemy starali się też dojść do tego, ale powoli, ponieważ w pewien sposób taki chronologiczny budujemy treści na naszym kanale, i to też jest związane z tym, że pod koniec roku wyjdzie jedna lub dwie książki właśnie naszego autorstwa. Ale jesteśmy cały czas, pracujemy nad tym i co? Dziękujemy Państwu, że jesteście z nami. Dziękujemy i zachęcamy do słuchania kolejnych odcinków.